Witam wszystkich w przerwie międzybudowlanej, a w zasadzie trudno to nazwać międzybudowlaną, bo jeszcze na papiery ciągle czekamy. Można się bawić w ogródek, żeby się czymś zająć. Także tu miałem kompostownik pierwszy, który sobie na takiej płycie betonowej, nazwijmy to płycie, zrobiłem. Aczkolwiek nie był to chyba najlepszy pomysł. Ze względu na to, że dżdżownice nie mogą przejść. Ale ja w sumie mam drzewnice w środku, one sobie tam pracują. Dzisiaj jeszcze będę je przerzucał, ten kompost. Nie ma go tam wiele, ale chcę następne pobudować. Ster na dom. Zdobyłem palet od kogoś, kto nie chciał się ich widać, nie chciał ich zawozić na skup. No, to wszystko teraz na zastaw, taka paleta 50 zł sobie wołają, więc wydębiłem te palety, chcę sobie zrobić w sumie 4 komposty jeszcze dodatkowe. Tutaj sobie na razie jeden zbuduję i mam zamiar sobie przemienić trochę tych gałęzi. Kupiłem sobie maszynę, tą co zresztą pokazywałem, unboxing robiłem i chcę go sobie już napełnić do pełna tym, Także mam zamiar to przekopać, tą trawsko, przekopię je, skręcę sobie te palety i tak postawię jedynie jakieś może gruzy, jak mam, położę w narożnikach, żeby tak całkiem na ziemi nie leżało. I mam pomysł jeszcze tu podłożyć karton, może pomoże. Widzę, że dość popularne jest to wykładanie kartonem. No, więc już nie będę pokazywał, jak kopię, będę włączał na etapy. No, przekopałem sobie troszkę. Bez żadnego wybierania tego zielska. Tu podłożę takie, mam klocuszki ze sklejki wodoodpornej, nie mogłem znaleźć kostki żadnej betonowej, żeby tak całkiem na ziemi nie stała ta paleta, żeby tak szybko nie gniło może. Teraz sobie złożę te palety, skręcę i wrócę do was za chwilę. No i tak to się prezentuje. Skręcone tyle co tam na wkręty 35. Z przodu trochę mniej, bo ich te palety są takie. Pożar się. Tu jeszcze sobie tylko karton wyłożę dla dżdżownic. Czy potrzeba, czy nie potrzeba, nie wiem. Mam, to sobie wyłożę i to chcę robić kwaśny kompost. Właśnie mielić tych gałęzi trochę maszyną. A następne komposty zobaczymy kiedy i gdzie. Tą ziemię mi trochę tu przeszkadza. Zresztą nie mogę ich za ciasno robić, bo potem będę chciał przerzucać, to nie będzie nawet jak łopaty tu wsadzić. Więc muszę się nad tym zastanowić. I tyle, to tam jeszcze trochę wkrętów. Tak, te dechy pogniją, to się będzie rozlatywało. Mam nadzieję, że te 3 lata wytrzyma. Potem zobaczymy co więcej. Aczkolwiek bawić się w jakieś malowania, impregnacje, kupowanie drewna to jest dla mnie bez sensu. I te, szczególnie teraz, jak to kosztuje tyle, to jest, nie jest to tyle tego warte. No i tak, jeden większy kawałek, trochę papieru falusowego, falowanego. Jakieś pozrywane kartony czyste. Teraz pomilimy, napełnimy trochę, żeby tego wiatr nie wywiał i niech się kompości. No i dobra, ta skręcona paleta, tu mam przeciętą tą paletę, kompost skręcony, tu mam przecięte takie, żeby na ten wkręt, żeby to łatwo, szybko odkręcić, jakbym chciał coś przekopać, żeby całego nie rozbierać, te kartony, jak już mówiłem, ten papier faliczny, falusowy, falujący. Zadaszenie, nie wiem czy to w sumie dobry pomysł. Jedni zadaszają, jedni nie. Na razie sobie położę tą paletę, bo mam, aczkolwiek to tylko ona będzie gniła. W sumie co ona uchroni cały deszcz, to i tak spłynie tędy. No ale zobaczymy. Może pomoże. Teraz weźmiemy się za mielenie.